Też nie mogę mieć Boga. Chcę, żeby wyszli do przodu wszyscy faceci, którzy mają problemy z znalezieniem pracy, z szeroko pojętą organizacją życiową, którzy sobie nie radzą w różnych dziedzinach życia, jeżeli chodzi o życiową organizację finansów. Mają problemy z uwalnianiem autorytetu w życiu. Zapraszam. Wszyscy mężczyźni. Sami mężczyźni. Jeżeli masz takie problemy, wychodź tutaj. Bo to nie są rzeczy, które są normalne. Wszyscy mężczyźni, którzy mają problemy z wypowiadaniem się płynnym do ludzi wokół, z wyrażaniem swojego zdania, z takim przebiciem się przez życie. Proszę, właśnie to jest to. I teraz posłuchajcie mnie. To jest przekleństwo pokoleniowe. To jest przekleństwo, które w waszym życiu zaistniało z uwagi na waszych przodków, przede wszystkim waszych dziadków, pradziadków, czyli od dziadka w dół. Rozumiecie? Bo to nie jest normalne, żeby facet w najmniejszym stopniu nie radził sobie w życiu. Rozumiecie, o czym ja mówię? Facet to jest taka konstrukcja, która ma w genach włożone przez Boga umiejętności organizowania i ochrony życia swojego i swojej rodziny. To jest taka konstrukcja. Ta postać ma w genach przebijanie się życiowe. W genach. Ta postać ma w genach obronę swojego zdania i autorytatywne wprowadzanie tego zdania w życie. Taka jest konstrukcja natury męskiej. Co to tak brzęczy? Chodzi o to, że tego nie wolno bagatelizować. Daj zwykły mikrofon. Chodzi o to, że nie można na to pozwolić. Kamil, chodź tu, czy ty słyszysz, co ja mówię? Słuchaj tego, co ja mówię. Każdy mężczyzna, tutaj stoją mężczyźni. Kamil, czy ty się utożsamiasz z nimi, czy nie? Bo to jest ważne. Każdy mężczyzna, który nie radzi sobie w życiu, w sprawach finansowych, w sprawach ochrony swojej rodziny, chce się dzisiaj o was modlić. Radzisz sobie w życiu do przodu. O co chodzi, to nie są jaja. Duchowa rzeczywistość to nie są jaja. Rozumiecie, o co chodzi? Albo ktoś idzie, jest się mężczyzną, idzie się przez życie jak przecinak, albo jest jakiś duchowy problem. Kobieta nie została stworzona przez Boga po to, żeby iść przez życie jak przecinak. A mężczyzna został stworzony przez Boga po to, żeby iść przez życie jak przecinak. Rozumiecie to? Tak stworzył to Bóg i to było dobre. I jeżeli w życiu mężczyzny nie ma czegoś takiego, to jest duchowy problem.
I dzisiaj społeczeństwo się pogodziły z takimi rzeczami. I dzisiaj facet może sobie nie radzić. Ale to nie jest Boży wzór. Rozumiecie? To jest bardzo ważne. I mamy informację proroczą, dlatego ja prosiłem, żeby wyjść, nie dlatego, że ja to wiem, bo przeczytałem to w jakiejś książce. Mamy bieżącą informację proroczą na temat przekleństwa pokoleniowego związanego z mężczyznami w naszym zespole. I w tej informacji proroczej dostaliśmy obraz tego, jak dziadkowie mężczyzn w naszym zespole, nie mówię, że wszystkich, sami sobie odstrzelali dłonie. Sami odstrzelili sobie dłonie. I w związku z tym przekleństwo pokoleniowe zaczęło wpływać na mężczyzn, którzy również znajdują się w tym zespole. I nie możecie się na to zgodzić. I musicie dzisiaj uznać, że w Chrystusie Jezusie przekleństwo pokoleniowe w waszym życiu zostało złamane. Wy musicie w to uwierzyć. Wy musicie w to uwierzyć. To się nie dzieje automatycznie. To się dzieje w wyniku twojej wiary. Ty musisz uznać, że nie masz nic wspólnego z tym, że twoi dziadkowie, pradziadkowie czy wszyscy inni tam do dołu, rozumiesz? Odcięli się, tak, w swojej mentalności od brania odpowiedzialności za życie. Ty nie możesz się z tym zgodzić. Ty musisz powiedzieć: Jezu, ja jestem nowym stworzeniem. To co stare przeminęło i oto wszystko uczynione jest nowym w moim życiu. Nie mam nic wspólnego z moimi dziadkami, pradziadkami, czy całym tym bałaganem, który odciął się od odpowiedzialności. Jestem odpowiedzialnym mężczyzną. Potrafię zarabiać pieniądze. Potrafię chronić swój dom. Potrafię zadbać o moją rodzinę. Potrafię przebić się przez to życie. Potrafię wprowadzić autorytet, który mam od Chrystusa, do życia. Potrafię to zrobić. Umiem to zrobić. Ty musisz być tego pewny. Ty musisz być tego pewny. Rozumiecie? Musisz być pewny, że jesteś głową, a nie ogonem. Głową, a nie ogonem. Że nie jesteś człowiekiem, który ma prosić życie, aby ustąpiło. Życia się nie prosi, aby ustąpiło. Rozumiecie? Życia się nie prosi. W życie facet ma wjechać. Masz wjechać w życie. Masz wjechać w życie. Podnieście swoje ręce. Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa ustanawiamy, że ich dłonie są zdrowe. Ogłaszamy, że ich duchowe dłonie są zdrowe. Ojcze, w imieniu Jezusa w tej chwili leczymy ich dłonie. My ustanawiamy, że przekleństwo pokoleniowe ustępuje z ich życia przez potężną moc krwi Jezusa. My ustanawiamy teraz, że ci faceci, którzy stoją tutaj, Ojcze, przed Tobą, są wolni od przekleństwa pokoleniowego. My ustanawiamy w imieniu Jezusa, że oni są sprawni życiowo, że oni nie mają żadnych problemów z podejmowaniem pracy i zarabianiem dużych ilości pieniędzy. Ogłaszamy w imieniu Jezusa, że oni potrafią utrzymać i ochronić swoje rodziny. Ogłaszamy w imieniu Jezusa, że oni potrafią się świetnie wypowiedzieć i bronić swoich praw tu na ziemi. Ogłaszamy w imieniu Jezusa, że oni potrafią zastosować autorytet, który dostali od Jezusa Chrystusa do spraw życiowych. Ogłaszamy w imieniu Jezusa, błogosławimy ich duchowe dłonie. Ogłaszamy, że ich duchowe palce są zdrowe i silne przez imię Jezus. Przez imię Jezus my autorytetem Kościoła łamiemy przekleństwo pokoleniowe nad tymi ludźmi. Odcinamy ich
od ich dziadków, pradziadków i wszystkich, aż do każdego pokolenia poczętego. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Halleluja. Trwajcie w tym wierze, panowie. Trwajcie w tym wierze. Wywyższamy Ciebie, Ojcze. Ty, który byłeś, jesteś i będziesz wciąż ten sam. Ty, który jesteś stwórcą wszystkiego. Halleluja. Halleluja. Prorok powiedział, Bóg mówił przez proroka, nie bój się, bo mnie z tobą. Nie lękam się, nie lękaj się, bo ja Bogiem twoim wzmocnię cię i dam ci pomoc. Podeprę cię prawicą sprawiedliwości swojej. Oto zawstydzą się i będą pochabieni wszyscy, którzy pienią się na ciebie. Będą unicestwieni i zginą ci, którzy się z tobą spierają. Szukać będziesz, lecz nie znajdziesz tych, którzy z tobą walczą. Będą unicestwieni, zmarnieją ci, którzy z tobą wojują. Powiedział prorok. Bóg powiedział przez proroka. Jesteś człowiekiem, z którym jest Bóg 24 godziny na dobę. Uwielbiaj Go w wierze teraz. Boga, który jest z tobą, który jest w tobie. Wywyższaj Go. Twojego Boga. Aleluja! Dawaj!
Thank you.
ci dał Chrystus. Chrystus, on nie po to umarł, on nie po to zmartwychwstał, żebyś ty miał jakiekolwiek zawirowania życiowe. Alleluja! Jakie jego imię? Alleluja! Wywyższamy cię, Jezus! Święty Król! Święty Boże! Potężny wielki! Potężny mądry! Jedyny! Wszechmogący! Wszechmogący! Wszechobecny! Siłę. On powiedział przez proroka. Oto zrobiłem z ciebie ostre brony. Nowe. Z zębami w dwóch rzędach. Abyś młócił i miażdżył góry. A pogórki pociął na sieczkę. On zrobił to z ciebie. Halleluja. Rozumiesz? Tam nie jest mowa, że ty będziesz pół życia mówił coś do jakiejś góry. Tu jest mowa, że ty zetniesz i zmłócisz góry na sieczkę. Tak powiedział Bóg przez proroka. Tak powiedział Bóg. Czyje to jest słowo? Boga. Słowo Boga. To jest słowo Boga. I musisz tak o sobie myśleć. To jest słowo Boga. Myśl tak, jak mówi Bóg. Tak, jak mówi Bóg. Nie tak, jak czuje twoja dusza. Nie tak, jak mówi twoja przeszłość. Nie tak, jak twierdzą różni ludzie. Myśl teraz i mów o sobie tak, jak powiedział Bóg. Powiedz: Boże, jestem broną twoją. Będę młócił góry, rozbijał je w pęczynę. Nie zostanie z nich nawet jeden kawałek w całości. Tak się módl. Szaba katarara katarara serelele meleho. No to to jorolo koto 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 lorosa. Ne koto ko jorolo koto rozira melese. A to rolo koto 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 lorosa. Halleluja. Naprawdę. To się dzieje naprawdę. Yeah.
jesteś rad, jesteś ze mną wiecznie. Żyję w swoim prawach. Halleluja. Był kiedyś taki człowiek. Był mężczyzną. Był bardzo malutki. Jak chodził do szkoły, wszyscy z niego szydzili. Dokurzali. I dosyć, że był mały, słaby i grubaskowaty. Jeszcze miał problemy z pisaniem. Słabo pisał. Był zakompleksiony. Rozumiecie? Człowiek, który nie miał żadnych szans, aby być kimś. Ale w nim było coś, czego nie było w innych ludziach. On wierzył, że kiedyś to wszystko się zmieni i usłyszył o nim cały świat. Facet się nazywał Napoleon Bonaparte. Usłyszał o nim cały świat. Nieważne, że bardzo słabo pisał i robił dużo błędów. Rozumiecie? Nieważne, że był małego wzrostu. Nieważne, że był zakompleksiony w dzieciństwie. Ważne, że nie odpuścił tego, w co wierzył. Nie odpuścił tego, w co wierzył. Nie możesz odpuścić tego, w co wierzysz. Uwielbiaj Boga teraz. I powiedz, nigdy tego nie odpuszczę, Ojcze. Nigdy nie odpuszczę tego. Nigdy nie odpuszczę. Nigdy tego nie odpuszczę, w to wierzę. Nigdy tego nie odpuszczę, żeby cały świat się zawalił. Nie odpuszczę tego, Ojcze. Nie odpuszczę tego, Ojcze. Nie poszukam, 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 nie poszukam,
ciało, Boże. Dawaj jeszcze raz. Jeszcze przed nami bardzo dobry czas. Jesteśmy oficjalnie 20 lat po ślubie. Nieoficjalnie 29. Jestem szczęśliwą żoną i szczęśliwą mamą. Jestem w ogóle bardzo szczęśliwą kobietą. Ale wiem, co musiałam w swoim życiu zrobić, żeby nie obciążyć Artura moimi pragnieniami szczęścia. I on też musiał to zrobić, aby nie obciążyć mnie swoimi pragnieniami szczęścia. Każdy człowiek, niezależnie od tego, kim jest, czy jest mężczyzną, czy jest kobietą, potrzebuje zbudować głęboką wartość w Chrystusie. I ta wartość będzie doceniona i będzie zauważona. Po 29 latach wspólnego życia Artur nie dodał mi procenta mojej wartości. Kiedy leczyliśmy swoje dusze, to tylko dodał mi problemów, a ja jemu. Chcę wam powiedzieć o sile, jaką macie w Chrystusie Jezusie. Niezależnie od tego, kim jesteście, czy jesteś mężczyzną, czy jesteś kobietą. Weźcie słowa naprawdę do swojego serca i zbuduj swoją wartość w Chrystusie Jezusie. Inaczej obciążysz pragnieniami szczęścia drugiego człowieka, a gwarantuję ci, nikt nie jest w stanie dać ci szczęścia. I nikt nie jest w stanie, człowiek, dodać ci wartości. Szczęście mamy się ze sobą dzielić, ale nie szukać u drugiej osoby szczęścia i wartości. Wiecie, o co chodzi? Dziś mogę prawdziwie kochać i dziś mogę prawdziwie żyć. Kocham Artura, ale nie jestem w stosunku do niego zaborczy. Nie uwiązałam go na palu i nie trzymam go, rozumiecie? Nie kontroluję go, bo moja wartość jest w Chrystusie. Chcę, żebyście to zrozumieli. Inaczej jest porażka po całości. Naprawdę. Po prawie 30 latach życia, mówię wam naprawdę szczerze, to jest porażka, kiedy kobieta szuka wartości u swojego męża, a mąż, kiedy szuka wartości u swojej żony. Wartość twoja ma być w Chrystusie Jezusie, a na pewno zostanie zauważona i doceniona. Bo na zewnątrz prezentuje się to, co jest w środku. Nie odwrotnie. Wiecie, odwrotnie to się wywali. Bo ktoś coś ci powie, zmienisz jakiś styl na 5 minut, a zaraz i tak wrócisz do swojego. Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa biorę w tej chwili autorytet nad wszelkim ciężarem, nad wszelkim zawstydzeniem. Biorę autorytet nad wszelką mocą ciemności. Mówię teraz do ciebie, diable, zabieraj swoje pazury z tego miejsca. Z umysłów ludzi, z ich dusz. W imieniu Jezusa. Przyklinam cię. Wstrzymuję twoje działanie, nie pozwalam ci mówić do umysłów ludzi. Puszczaj ich umysły. Przebrzydły duchu. Wynoś się z tego miejsca. Szata kanara na Saturno. Jezus Chrystus, moim Panem jest. Alleluja. Jezus Chrystus, moim Panem jest. Alleluja. On kocha mnie, Alleluja.
Też nie są takie, jak powinny być. Jeśli na przykład chodzi o związek małżeński.
Wiecie, o co chodzi? Jeśli kobieta jest tą dzielną, ale w złym tego słowa znaczeniu, dzielną, dlatego że jest taka potrzeba, to chcę ci powiedzieć, jaką jesteś alternatywą. Jesteś alternatywą dla niego, aby on nie wyszedł w ogóle z tego miejsca. A bądź mu pomocą, bo Słowo Boże mówi, że kiedy jesteś żoną, to jesteś idealną pomocą. A więc bądź mu pomocą. Bądź tą dzielną kobietą, tą tańczącą kobietą, która jest zachęcająca, która zachęca, która uwalnia proste proroctwa do Niego, widząc Jego tak, jak widzi Jego Bóg. Mów tak do Niego, ale nie bądź dla Niego alternatywą. Jeśli On nie pracuje, to Ty będziesz pracowała na dwa etapy. Tak, a nie bądź! Bo to nie jest Boża wola. Bądź Mu prawdziwą pomocą, Bożą, zdrową pomocą. To są wszystko bardzo głębokie zależności. Zależymy od siebie. Zależymy od siebie w kościele, zależymy od siebie w związkach małżeńskich. Wiecie, o co chodzi? To są bardzo głębokie rzeczy. Bardzo głębokie rzeczy. Chodź, uwielbiajmy Pana wciąż. Śpiewajmy o tym, że
relacji. Jeśli jesteś w związku małżeńskim i chcesz, aby twój facet czuł się wartościowy, to powiedz, że go akceptujesz. Kto z osób proroczych na ochotnikach chce wyjść i prorokować do naszych mężczyzn ku zbudowaniu, ku zachęceniu? Szybciutko, to trzeba biec. Jesteś niewzruszony, jesteś odwieczny, jesteś skałą, jesteś kapłanem, wstawiasz się i osłaniasz swoją piersią, jesteś kapłanem, jesteś królem, kiedy ty ustanawiasz, rzeczy się dzieją, kiedy ty ustanawiasz, rzeczy się dzieją, jesteś mędrcem, twoja mądrość przewyższa mądrość tego świata, możesz wszystko, jesteś mędrcem, twoje słowo przecina, kiedy mówisz tak, to znaczy tak, kiedy mówisz nie, to znaczy nie, kiedy mówisz tak, to rzeczy się dzieją, nie jesteś chwiejny, jesteś stabilny, jesteś stabilny, o koloro kolorem Messi, jesteś stabilny, twoja stabilność jest pewna, jesteś oparty na słowie, jesteś zbudowany ze skały, pamiętaj z jakiej skały zostałeś zbudowany, pamiętaj z jakiej skały zostałeś zbudowany, jesteś tą skałą, jesteś częścią, jesteś potężny, osłaniasz swoimi ramionami ludzi, którzy się wokół ciebie chronią. Jesteś jak cień potężnej skały na pustyni, jesteś jak cień potężnej skały na pustyni. Pod ciebie wyzyskują strumienie. Wszyscy się chronią w twoim cieniu. Wszyscy się chronią w twoim cieniu. Wszyscy są pociągani do ciebie, bo jesteś liderem. Jesteś liderem. To ty dowodzisz. Jesteś głową, a nie ogonem. Jesteś głową, a nie ogonem. Pamiętaj, pamiętaj, że nosisz koronę. Jesteś głową, a nie ogonem. To ty nosisz koronę. To ty wypowiadasz słowo i rzeczy się dzieją. To ty jesteś tym, który się wstawia. To ty jesteś tym, który ustanawia. To ty jesteś tym, którego słowo ma moc kruszenia skał. To ty jesteś tym. Amen. Amen. Ojcze, my uwalniamy w tej chwili ogień do decyzyjności mężczyzn. Uwalniamy ogień do ich życia emocjonalnego. Uwalniamy ogień do ich seksualności. I uwalniamy ogień Boży. Jest napisane, że nie jesteśmy z tych, co się cofają i giną. I teraz mówię do każdego mężczyzny. Kiedy nie tworzysz, to się cofasz. Jesteśmy powołani do tworzenia. Jak nie tworzysz, to gnijesz i giniesz. Uwierz w swoją twórczość, w moc tworzenia. Uwierz to. Uwierz. Amen. Nikt nie robi takich sałatek jak Artur. Byliśmy w różnych restauracjach, bo o co chodzi? Nauczyliśmy się też puszczać takie słowa bardzo takie wzniosłe jesteś, to jest wszystko super. To o czym mówi w ogóle Słowo Boże. Jesteście głową, a nie ogonem, jesteście szanowani w bramach w ogóle i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale troszeczkę słodyczy do codzienności, amen? Nikt nie robi takich sałatek jak robi Artur. Nikt nie używa takich kompozycji w ogóle sił. Jak Artur. Byłam w różnych miejscach i w różnych miejscach jadłam. Różni
kucharze przygotowywali dla mnie sałatki. Ale Artur jest najlepszym kucharzem. Amen. Amen. Ma najpiękniejsze oczy. I ma najpiękniejszy uśmiech. Ma najpiękniejszy nos, choć duży. Kiedyś ktoś powiedział, że myślał, że Artur jest Żydem. Ma najpiękniejsze uszy, choć jedno mówi, że jest centymetr większy. Chodzi o to, żebyśmy się nie koncentrowali na brakach, ale żebyśmy się koncentrowali na tych pozytywach. Mężczyźni tego potrzebują, rozumiecie? Faceci tego potrzebują. Który facet tego potrzebuje? Każdy. Niezależnie od tego, jak jest, potrzebuje usłyszeć takie słowa. Przemek. Amen. Królowa jest jedna. Przemek. Nikt tak nie wygląda dobrze w dresach jak ty. Konrad, jesteś przystojny. Przemek, ty po prostu jesteś piękny. Żeby nie Artur. Kamil, wiesz jak jest. Opuściłam cię. Dawid, jesteśmy zbudowaniem na uwielbieniu. Uwielbia z całego serca. Jest gorący dla Boga. Kamil, pięknie tańczysz. Mariusz, cudownie patrzeć na ciebie, jak przytulasz swoje dziecko. To jest dla mnie w ogóle przecudny obraz, widzieć jak tata dba o swoją żonę. Nie o dziecko, o żonę. On dba, żeby żona wzięła jak najwięcej z uwielbienia. Ale Robert, masz najwspanialszą obronę. Bartek, masz piękny uśmiech. Niektórych z was nie zapomnę. Mateusz, ty jesteś dzielny jak kobieta. Wszyscy jesteście wspaniali. Jeśli się z czymś borykamy, to w ogóle, nie w ogóle, weź to na warsztat, ale nie zafiksuj teraz się na tym. Amen. Wiesz, o co chodzi? Za wszystkie rzeczy w naszym życiu najgorsze bierzemy się z perspektywy tego, że jesteśmy wartościowymi ludźmi. Wartościowi jesteście. Daniel, jesteś wrażliwy. Damian, jesteś wrażliwy i łagodny. Amen. Amen. Jacek jest prawdziwym dżentelmenem, co dzisiaj jest w ogóle mało też widoczne w kościele, wiecie. Jacek tak naprawdę, jak przychodzi się ze mną przywitać, to on nie robi do mnie tak. On mnie zawsze normalnie, szczerze pocałuje w policzek. Jest dżentelmenem. Zastanawiam się też, czy w Królestwie Bożym można być dżentelmenem. Pewnie, że tak. Na wszystko jest miejsce. Potrzebna jest równowaga. Amen. 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 Do wszystkiego potrzebujemy równowagi. Uwielbiamy dalej Boga. Halleluja. Chodź, uwielbiajmy Pana wciąż. Śpiewajmy o tym, że
Thank you.
lecz ojcze. Absolutnie to nie jest powód do tego,
skokiem. Naprawdę. Artur chował się bez taty. I mógł się oprzeć na swoich brakach. Ale uwierzył w to, że może dosięgnąć rzeczy niemożliwych. Kiedy ostatnio rozmawiałam z naszym synem, to powiedział do mnie, że tata go tak potrafi zbudować, że pomimo to, że nie oddał życia Jezusowi, to po 30-minutowej rozmowie on jest tak zbudowany, że wie, w jakim kierunku ma iść. Znałam też człowieka, który wychował się bez swojego taty, ale zrobił potężną robotę w oparciu o słowo, które czytał z Biblii. Postanowił, że zbuduje prawdziwy dom, że będzie dobrym mężem, dobrym ojcem i dobrym pasterzem. I kiedy umarł, jego syn przejął po nim służbę i powiedział o nim takie słowo. Powiedział: babciu, nie chcę cię urazić, bo babcia siedziała na sali. Nie chcę cię, babciu, urazić, ale tata chował się bez taty. Przy podzielonym stole widział, że życie mamy i taty jest podzielone. Mówi: nawet nie wiem, czy kiedykolwiek dostał rowerek, ale oddał życie Jezusowi. Uwierzył w to, że jest zwycięzcą. Uwierzył w to, że mieszka w nim potężny, święty Duch, twórczy Bóg. Stał się ojcem, mężem i ojcem dla wielu dzisiaj usługujących. I kiedy jego syn żegnał jego, powiedział: zostało mi po nim wiele wspomnień i została mi jego Biblia. Zamierzam zrobić taki sam użytek. Rozumiecie? Nie mamy żadnej wymówki, bo z Bogiem chodzimy. Wymówkę może mieć świat, ponieważ on nie ma materiału dowodowego, na którym może budować. Ale my nie mamy żadnej wymówki. Jeśli nie mamy, to dlatego, że nie chcemy. To tak jak dzisiaj z pracą, nie? Nie pracuje ten, kto tak naprawdę nie chce pracować. I nie osiąga z Bogiem sukcesów wedle swojego rodzaju. Tylko i wyłącznie ten, kto nie chce. Kto po prostu nie chce. Pomoc dał ci Bóg w Jezusie. Pomoc dał mi Bóg. Uwalnię wiary w to. Wszechmogący Bóg. Uwalnię wiary. Walczą z tym wiele lat.
walczą, nie są prawidłowym wzorem dla tego świata. Ich wpływ jest niewielki. Pamiętam, jak ja się nawróciłem do Boga. I kiedy uświadomiłem sobie, że ja nie posiadam wzoru w sobie. Nie chcę się
Thank you.
Oh.
pójdę do tych głosów. A ty mi otworzysz drzwi. Nowe drzwi. Poprowadź mnie do nowych ludzi. Ja będę głosił. Święty, 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 święty
Dobrze, mam to jeszcze, proszę. Działajcie. Infrastruktura. W internecie musi być
pełną informację o was, że uzdrawiacie chorych. Przede wszystkim trzeba to zrobić. Poza tym musicie docierać do maksymalnej ludzi z informacją, że uzdrawiacie chorych. Proponuję, żebyście zrobili sobie wizytówki. Uzdrawiam chorych. Numer telefonu, mail. Pomyślcie o tym, módlcie się o tym. Zacznijcie tworzyć infrastrukturę. Infrastrukturę. Bo to za tym musi iść konkretne działanie. Rozumiecie? Konkretne działanie. Nie wolno zostać w ogóle tylko w tym miejscu. Budźcie się.
wciąż, kiedy chodzi o Jezus, musi nam wywyższyć. Który działasz tak, jak działałeś, kiedy Ojciec stwarzał ziemię. Wywyższyć, uwielbić, szczęścić. Alleluja. Przyjmuję też uzdrowienie
tak jak ty, zaczynasz chodzić i chodzisz codziennie. Najtrudniej jest, kiedy człowiek zostaje sam. Ale wiara musi być zawsze z przodu. Będę codziennie chodzić. A potem któregoś dnia po prostu tu przyjdź. Wiem. To jest prosta rzecz. To tak działa. Pamiętam, zadzwonił do mnie kiedyś człowiek i mówi tak. Mam bardzo dużą przepuklinę w kręgosłupie. Jestem z Krakowa. Nie mogę chodzić. Czy możesz przyjechać do mnie, do Krakowa i się o mnie modlić, żebym został uzdrowiony? Powiedziałem do niego tak. W przyszłym tygodniu będę usługiwał w Zakopanem. Przyjedź do Zakopanego. On mówi, to nie możesz, jak będziesz jechał do Zakopanego, przejechać przez Kraków, podjechać do mnie i mnie uzdrowić? Ja mówię, nie. Przyjedź na moje spotkanie do Zakopanego. I on mnie zapytał, będę uzdrowiony? Będziesz, mówię, uzdrowiony. I jego przywieźli na te spotkanie. I on siedział w ostatnim rzędzie. Ja pamiętam, kiedy przyszedł moment, kiedy prosiliśmy ludzi do uzdrowienia, on już to załapał, co ja do niego powiedziałem. Były takie dwa rzędy krzesły. I on... Chcieli mu pomóc, żeby wychodził do tego uzdrowienia. Ale on im odmówił i szedł po tych dwóch rzędach krzesła. Trzymał się tych krzeseł i szedł. Rozumiecie? I on przyszedł i złapał się mnie i tak stał i się nie trzymał, bo on nie mógł sam stać. I zaczęliśmy się modlić o niego. I ja mówię do niego, musisz mnie puścić. I on mnie puścił i się chwiał. Ja mówię, zrób przysiad. Proszę popatrzeć. Jak przysiad? Ja mówię, zrób przysiad. I on zrobił przysiad. Zrobił drugi. Potem zaczął chodzić, zaczął biegać. Ja powiedziałem, i tak codziennie. Codziennie. Nie dziś tylko, tylko codziennie. Codziennie. Wiecie, ile osób po spotkaniach uzdrowieńczych w ciągu najbliższych dni, nie tygodni, tylko dni, jest z powrotem chorych? 70% na świecie. Tylko się o tym już nie mówi. A wiecie, dlaczego jest 70% chorych z powrotem? Bo nie realizują Bożego projektu. Rozumiecie? Zaczynasz chodzić, chodzisz codziennie. Codziennie. Dlaczego? Dlatego, że to jest z szacunku do Boga, który cię uzdrowi. Nie wiem, czy zauważyliście, w Piśmie Świętym jest taki zapis, jak Jezus uzdrawia człowieka i mówi do niego tak. Weź swoje łoże i chodź. Czy wy zauważyliście, że on na dalszych kartach Biblii chodził z tym łożem? On chodził z tym łożem. Bo Jezus powiedział, weź łoże i chodź. On nie odłożył tego gdzieś. On z tym chodził. Bo był posłuszny temu, który go uzdrowił. Rozumiecie, o czym mówię? Dbajmy o takie rzeczy. Przyjmujesz coś od Boga? Trwaj w wierze. Ja wiem, co mówię, nie tylko na podstawie tego, że tak mówię prawda, ale na podstawie również swojego doświadczenia. Mniej więcej półtora roku temu zaniedbałem proklamacje związane z moim zdrowiem. Zaniedbałem. Rozumiecie? Przez cały czas, od kiedy się nawróciłem i przyjąłem słowo od Boga, w moich codziennych modlitwach były proklamacje w temacie mojego zdrowia. To było dla mnie tak normalne, jak mycie zębów. Wstawałem rano na siku i
między pokojem a toaletą, ja tak mówiłem. Wyrzekam się wszelkiej choroby i niemocy. Jeszcze oczy nie miałem otworzonych dobrze. Sikałem i mówiłem tak. Wyrzekam się Alzheimera, Parkinsona, nowotworów i robiłem siku. Podchodzę w boku, kretyn. Ale ja tak robiłem przez lata. Dlaczego tak robiłem? Bo mnie Bóg tego nauczył. Ale półtora roku temu zacząłem sobie pozwalać na to, żeby nie proklamować. Pojawiły się zmiany astmatyczne, pojawiła się alergia, pojawiły się różnego rodzaju choroby, które musiałem potem zwalczać w imieniu Jezusa. Ja się pytam, dlaczego to się pojawiło w moim życiu? Ktoś powie, diabeł cię atakował. Nie, diabeł mnie zawsze atakuje. Zawsze mnie atakuje diabeł. Z mniejszym lub większym natężeniem. To jest już dzisiaj zabawne, co on robi. Rozumiecie? To jak w tym tygodniu, co robił w ogóle, to było po prostu zabawne. Przyjmowałem na przykład setki SMS-ów o tym, jakim jestem. Setki. Jakim jestem łajdakiem w ogóle. Nie dlatego się rozchorowałem. Nie dlatego przez półtora roku musiałem umacniać moje zdrowie. Dlatego, że przerwałem proklamację. Rozumiecie? Zapomniałem, żeby robić to, co powiedział Bóg. Coś ci powiem. Jak Bóg ci powie coś. Jak Bóg ci coś powie. Jak coś dotrze do twojego serca. To nigdy tego nie zmienia, rozumiesz? Chyba, że on to odwoła. Chyba, że on to odwoła. Jak Bóg ci coś powie. Jak będziesz miał wewnętrzne przekonanie, żeby wstawać i mówić codziennie raz, dwa, trzy w imieniu Jezusa i będziesz wiedział, że ty wlądrujesz w piekło, to to rób do końca życia. Jeśli tak powie do ciebie Bóg i nigdy się z tego nie wycofa i nikomu o tym nie mów, bo powiedział, że jesteś idiotą, ale ty bądź posłuszny swojemu Panu i twojemu Bogu, rozumiesz, o czym ja mówię? I wiesz, co będzie efektem tego? Sukces. Sukces będzie, bo tobie coś powiedział Bóg. Wiele lat Bóg mi to powiedział przez Dereka Prince'a. Wiele lat temu. Jak jeszcze w religii siedziałem. Za pomocą tych proklamacji wyprostowałem wszystkie sprawy zdrowotne w moim życiu. Wszystkie. Od nowotworów po inne rzeczy. Wszystko. Ale półtora roku temu zacząłem zwalniać. Jaki był powód? Żaden. Żaden. Zwykłe, prymitywne nieposłuszeństwo Bożej prawdzie. Bez żadnego powodu. Od zwykłe lenistwo. Rozumiecie? Tu nawet idei żadnej nie było. Chociaż żeby można było to zwalić na diabła, powiedzieć ciężko, bo zapomniałem. Nie było ciężko. Było coraz lepiej, coraz lżej. Coraz lżej było, a nie coraz ciężej, okej? Okay? Coraz lżej. Trwajcie w tym, co Bóg dla was zrobił. Jak cię Bóg uzdrowił, trwaj w utrzymaniu uzdrowienia. Jak Bóg otworzył sfery finansowe, trwaj w utrzymaniu sfer finansowych na wysokim poziomie. O wszystko dbaj. Dbaj o dom pański, bo jesteś domem pańskim. Dbaj o dom pański. Rozumiesz? Dbaj o to. Bo za to się płaci cenę, jeśli nie dba o dom. Rozumiesz? Ja zapłaciłem cenę. Półtora roku, coś ci powiem. Ja się zastanawiam, mówię, o co chodzi? Ja, Artur Cyroński, półtora roku wracam na jakieś tory prawidłowe. Jeżeli chodzi o moje stany różne zdrowie. Co to w ogóle jest? To jest brak posłuszeństwa.
rozumiecie? Posłuszeństwo, bo mówi, bądź posłuszny, bądź posłuszny, to jest dla twojego dobra. My się nauczyliśmy, wiecie czego, że jak mamy być posłuszni, to jest źle. To nas poniża, to nas nie poniża, że bardziej proszę.